Dzień dobry, Julia Przeździęk, ze mną Meduza, witaj. Cześć. Adrian, jak się czujesz w Warszawie? Już tutaj trochę jesteś, więc możesz coś więcej nam powiedzieć? Zajebiście, czuję, że żyję, gdzieś tam odmuliłem swoje życie. Myślę, że aktualnie żyję 300 na godzinę, więc ciężko jest za mną nadążyć, ale ja takie życie lubię i takie życie chcę prowadzić, bynajmniej aktualnie. No właśnie, nie wiem, czy trochę nie przesadzasz, bo dzieje się naprawdę u ciebie dużo. Jeszcze słyszałam, że doszły do tego treningi. Widziałam na TikToku jakieś tańce. Czy ty się do tańca z gwiazdami nie przygotowujesz czasami? Bo niedługo wiem, że będzie program. Trzeba robić show, także Meduska wjeżdża znowu w show. Na razie nabieram rozbieg, żeby w końcu strzelić sprintem. Zobaczymy, co się będzie działo gdzieś tam w najbliższym czasie, ale na pewno ruszam ze serią na YouTubie Meduza w stolicy. Chcę zaskoczyć trochę ludzi, bo naprawdę przyznaję im to, że jestem nudny, ale nie chodzi mi tutaj o freak fighty, bo jeżeli chodzi o freak fighty, uważam, że jestem dobrym gościem, ponieważ nie zrobiłem z siebie prostytutki za pieniądze, nie robię żadnych dymów, kurczę, pod publikę. I nigdy nie będę robił, nie da się kupić moich jakby, nie wiem, jakichś sztucznych pokazów, dlatego nigdy tego nie będę robił wbrew sobie. Jeżeli ktoś mnie wkurwi, to powiem głośno, jeżeli ktoś mnie nie wkurwia, to też nie będę wyzywał za pieniądze czy za jakieś tam, nie wiem, za chwilę atencji, dlatego też uświadomiłem to sobie tak naprawdę po tym ważeniu z ratajem, gdzieś tam zachowałem się niestosownie z samym sobą i źle się z tym czułem. Dlatego człowiek się uczy na błędach, wiem, że to nie dla mnie i wkurwia mnie takie gadanie, że Meduza, jesteś nudny i twoje walki też są nudne, bo nie robisz dymów. Ja po prostu nie jestem gdzieś tam gościem, który za pieniądze robi rzeczy, które mu się nie podobają i tyle. Jak ktoś tak uważa, to niech po prostu nie ogląda, nie? A odnośnie dymów, jakie masz relacje z Nitrem? Lubisz Nitra? Czy lubię Nitra? Lubię Nitra, jasne. Nie wiem, czy widziałeś, ale ostatnio na Twitterze właśnie skomentował post Majewskiego. Nie wiem, nie obchodzą kogoś spiny, ja skupiam się na sobie, gdzieś tam jeżeli ktoś uderza we mnie albo coś, to ja reaguję, ale jakby wiesz, ja na przykład bardzo gdzieś tam mam kontakt z Bombą, mam kontakt z Ferrari, nie obchodzi mnie ich spina i nigdy nie staję po niczyjej stronie. Ja patrzę na ludzi z takiej perspektywy, jacy są dla mnie, nie obchodzą mnie ich relacje i tak samo mam tutaj, więc... Wiadomo, że tam Majewski gdzieś tam jest u mnie na celowniku pod względem ostatnich gdzieś tam wydarzeń na High League'u. Nie takim, że tam będę nie wiadomo co robił, tylko po prostu nie trawię gościa i tyle. A to, co jest między nimi, mnie w ogóle nie interesuje. Może on tak długo nie wychodzi do walki, bo on właśnie czeka na tą walkę z tobą? Nie wiem, ja nie mam parcia na walki. Jakby jeżeli będzie chciał, można siąść rozmawiać. Ja nie mam żadnego parcia, nie potrzebuję walk, trenuję, jak chcę sportu, to idę na matę i tyle. Bardzo dobre zachowanie, ale jak myślisz, z kim byś zestawił w takim razie Majewskiego? Nie wiem, ja nie jestem, wiesz, matchmakerem, żeby kogoś zestawiać, nie? Ale trochę się na tym znasz. Ja mogę zestawić siebie z tobą na przykład. Dobra, a propos właśnie High League'u, bo tutaj się znajdujemy. Maja Staśko, czy ty znasz tą osobę, postać? Nie znam Maji Staśko w ogóle. Bo Maja Staśko była strasznie sceptycznie nastawiona do Malika, którego obrażała i nie podobały się jej bardzo jego utwory. I ona mówiła, że po prostu no, nie zgadza się z tym, co on recytuje, śpiewa, a aktualnie tutaj wchodzi do nas jako dziennikarka lewicowa i będzie walczyć. Co o tym sądzisz? Niech się bije, no co ja mogę sądzić? Niech się bije, wiesz, to, że na przykład ktoś kogoś nie lubi, to nie znaczy, że nie mogą wejść w jakąś współpracę biznesową, tak? A czy ty uważasz, że to jest hipokryzja, gdy ona jest przeciwko przemocy, a teraz wchodzi tutaj do oktagonu i będzie się biła z drugą dziewczyną? A ty myślisz, że ja nie jestem hipokrytą? Każdy jest hipokrytą, więc ja tam wyrąbane mam. Dlaczego nazywasz się hipokrytą? Każdy człowiek jest hipokrytą, uważam. Okej, no. Że jakbyś głęboko zajrzała w swoje życie, też miałaś na pewno nieraz jakby sytuację, gdzie mogłabyś siebie nazwać hipokrytką. Może tak, a z całej karty High League, kto cię najbardziej interesuje tutaj, kogo walka? Szpilka Denis, Ferrari Bomba. Za kim jesteś, Szpilka Denis? Ja nigdy nie mówię, za kim jestem, wiesz, to ja sobie zostawiam dla siebie, bo po walce chłopacy dadzą sobie pionę, a zawsze będzie w głowie to, że ja kibicowałem temu, a nie temu, nie?
Mówisz, że powracasz z YouTube'em i mam do Ciebie pytanie o te kanały na YouTubie, bo Ty je tak trochę rozdajesz i ostatnio nawet do tego przyznał się Kruszwil. Dlaczego oddałeś mu swój kanał? Czy on został Tobie skradziony? Znaczy to nie był mój kanał, to był nasz wspólny kanał. Ja nawet, żeby tam nie ludzie, to bym się o tym nie dowiedział. Gdzieś tam nie obchodził, to niech sobie chłopaki działają, ja tam wiesz, skupiam się na sobie teraz mocno, ale uważam, że powinien się do mnie odezwać i napisać, słuchaj Medi, możemy zrobić taki ruch z tym kanałem, a nie tak wiesz, za plecami, no ale wiadomo, ja też gdzieś tam czasami czegoś się przemyślę, zrobię. Niech chłopaki działają, nie obchodzi mnie to. Bo swojej byłej dziewczynie też oddałeś swój kanał? Nie, to był też nasz wspólny. Ja nic jakby sobie nie przypisuję. Uważam, że Ola gdzieś tam zapracowała sobie na to, żeby, nie wiem, przejąć to, ten kanał, bo siedziała ze mną na live'ach całe dnie, gdzieś tam robiła ze mną dużo, bardzo wspierała mnie pod każdym względem. Jeżeli chodzi o walki, jeżeli chodzi o YouTube i każde moje decyzje życiowe, więc zasłużyła sobie nawet na więcej niż tam ma dzisiaj, więc myślę, że ja Oli życzę cały czas bardzo dobrze. Jeżeli będzie miała z czymkolwiek, jakikolwiek problem, zawsze może na mnie liczyć, zawsze jej pomogę, zawsze ją wesprę, bo zawsze będę pamiętał tą Olę uśmiechniętą, z którą miałem zajebiste jakby wspomnienia, nie? No i moi drodzy, tak właśnie powinno wyglądać zakończenie jakiejś relacji i związku, żeby nikt nie miał do siebie pretensji. No dobra, a propos YouTube'a, w takim razie ruszasz z kanałem Meduza w stolicy, ale jeżeli chodzi o TikToka, bardzo dużo się tam dzieje. Jak ty znajdujesz ten czas, skoro mówisz, że masz tyle zajęć w przeciągu dnia? No wiesz, jakby TikTok jest o tyle elastyczny dla mnie, że mogę sobie odpalić live'a w każdym miejscu, gdziekolwiek nie jestem. Mogę sobie robić na chillaucie te live'y, sobie siadam, po prostu gadam z ludźmi i tam ludzie nie wiadomo czego ode mnie nie oczekują. Dlatego tam sobie aktualnie robię live'y, a takie mocniejsze projekty będę przerzucał sobie na jakieś tam portale długoformatowe, czyli YouTube, gdzieś tam wiadomo, nie? No tak, ale o czym będą w ogóle te odcinki u Ciebie na kanale? Czy Ty już masz jakiś pomysł, czy to będzie po prostu nagrywanie Twojego życia, czy coś takiego specjalnego? Pozwól mi zaskoczyć. Dobrze? Bo to jest tak, że jak masz live'y na TikToku, tak, no to w sumie nic tam nie musisz tak jakby robić, tylko zapraszasz ludzi i z nimi rozmawiasz. To oni kreują tego live'a, nie? A tutaj już jednak tak nie będzie. Spokojnie, to nie będą live'y, to będą odcinki. No i zobaczycie, no nie chcę za bardzo mówić, bo cały czas gdzieś tam mam masę spotkań odnośnie właśnie tej serii i tak naprawdę wszystko z dnia na dzień się zmienia. Więc lepiej poczekać po prostu. A odnośnie z Pit Gamesa, lepiej się czujesz jako dziennikarz czy jako uczestnik? Ja się dobrze czuję wszędzie jako każdy. Ja mogę robić wszystko, naprawdę. A ty zawsze miałeś tak, że miałeś od razu odpowiedź na każde możliwe pytanie albo zaczepkę? Nie, nie wiem. A się tego wyuczyć? Nie, no ja ogólnie, wiesz, myślę, że słynę z takiej błyskotliwości. Potrafię szybko odpowiadać na ciężkie pytania, proste pytania, tak, akcja, reakcja. A jak się tego to akcja. A jak się tego nauczyć? Jak osiągnąć taką, wiesz, taką umiejętność? Nie mam pojęcia. Trzeba być po prostu meduzą. Mogę Ci zrobić prywatne szkolenie. Dobra, dzięki. To zapraszam Cię dzisiaj na kolację. Przyjmujesz czy nie? Tego dowiecie się na moim Instagramie i na Meduzie Instagramie. Na Twoim, niech będzie.